Witajcie w kolejnych premierach miesiąca. Sprawdźmy, jakie gry trafią do nas w sierpniu. Listę zaczynamy już pierwszym dniem miesiąca z dwoma propozycjami. Komediowym Thank Goodness You're Here, dostępny na PC, konsolach Sony i Switchu, a także tylko na PC, przygodówka Talasa Edge of the Abyss. Kolejnego dnia także dwie gry, sequel World of Goo na PC i Switchu oraz narracyjne Closer the Distance na PC i konsolach aktualnej generacji. 7 sierpnia wydawane przez 11-bit Creatures of Ava, w którym będziemy niczym Pokémony zbierać różne stworzenia. Gra dostępna będzie na PC, Xbox Series X i S oraz w abonamencie Game Pass. Następnego dnia trzy premiery. Dwie gry na wszystkie platformy, zapewne wszystkim znany Cat Quest 3, a także sequel Steam World Heist. Oprócz tego świetna metroidwania Prince of Persia The Lost Crown nareszcie zawita także na Steamie. 9 sierpnia Devolver zaoferuje nam przedziwną produkcję The Glass House, dostępna tylko na PC. 14 dnia miesiąca na wszystkich platformach otrzymamy remaster point and clicka Sam and Max The Devil's Playhouse. Kolejnego dnia trzy gry. Przygodowe Forever North na PC, Xbox Series X i S oraz Switchu. Na PC za to strategiczna karcianka Warcana, a także na PC oraz iOSie otrzymamy dynamicznego FPS-a I Am Your Beast. 16 sierpnia zawita na wszystkie platformy oprócz Switcha Madden NFL 25. 4 dni później dwie bardzo ciekawe produkcje. RPG akcji Black Myth Wukong, dostępny na PC i PS5, a także nastawione na fabułę Dustborn. 22 sierpnia na Steamie wyląduje Skull and Bones, tak samo jak turowe Tactical Bridge Wizards. Następnego dnia pojawi się Hero Shooter od Sony, Concord, dostępny na PC i PS5. Ostatnią grą miesiąca będzie Star Wars Outlaws, który ukaże się na PC i konsolach aktualnej generacji.